W naszym cyklu, jak przeżyć pandemię i nie zwariować, profesor Niczego zamieszkałe na stałe w swoim mieszkaniu, co cóż, nie powinno teraz nikogo bardzo dziwić, temat naszego odcinka, jak posługiwać się windą. No właśnie, w zasadzie można by było pomyśleć, że jest to dość proste zdanie, prawda? Całe życie się po prostu bez skrępowania wciskało guzik, by zawołać pragnioną windę. Niestety, pandemia zmieniła wszystko, i teraz nawet tak pozornie banalne czynności wymagają więcej pomyślenku. Otóż wszystko zależy od tego, co mamy pod ręką. Jeśli jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami, to oczywiście mamy ze sobą rękawiczki i nie jest to żaden problem. Po prostu zakładamy rękawiczkę i wciskamy guzik, jakby jutra nie było. Jeśli jednak rękawiczek z jakiegoś powodu nie mamy, może posłużyć nam flamaster. Może się to wydawać zaskakujące, ale wtedy flamaster działa jak bezpieczne przedłużenie dłoni. Jednak jak i flamastra mieć nie mamy, to zawsze pozostaje nam tradycyjny łokieć. Tylko wiadomo, narażamy wtedy skórę na bezpośredni kontakt z ewentualnym zagrożeniem. Jednak można próbować jeszcze za pośrednictwem bardziej tradycyjnych metod. Wiadomo, u nas alkohol dosyć łatwo. Więc zdarzyć się może tak, że akurat mamy przy sobie jakiś czysty spirytus. No umówmy się, kto ze sobą nie nosi chociaż jednej buteleczki. Więc gdy już spirytus mamy, to tutaj mamy dwie szkoły. Pierwsza jest taka, że szybko klikamy guzik palcem i szybko odkażemy go w spirytusie. Druga taka, że najpierw bierzemy łyk na odwagę. A potem nam już żaden wirus nie jest straszny. Ostatnia metoda, może nieco bardziej nowatorska, ale nie mniej ciekawa. Gdy kompletnie boimy się kontaktu z ewentualnym zagrożeniem, zawsze możemy wytrenować siłę naszego umysłu i wciskać guzik za pomocą wzroku. Serdecznie dziękuję. A więc tak albo tak.